Ta sesja to jest pierwsza sesja prowadzona w warunkach bestialskiej agresji Rosji na wolny, niepodległy kraj, który płaci krwią i życiem swoich obywateli tylko za to, że pragnie dołączyć do rodziny wolnego, demokratycznego świata. Rozmawialiśmy o szczegółach pomocy dla Ukrainy w wymiarze militarnym, w wymiarze finansowym, w wymiarze humanitarnym przed nadchodzącą ciężką zimą, jak również w wymiarze politycznym, ponieważ zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy ze wszelkich sił służyć naszym doświadczeniem w ramach akcesji. Chciałbym podkreślić, że z punktu widzenia formalnego Ukraina jeszcze nie jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, ale z punktu widzenia ludzkiego, z punktu widzenia naszych przekonań, z punktu widzenia biegu historii, już od dawna jest częścią rodziny wolnych, demokratycznych krajów i należy zrobić wszystko, aby ten proces formalnie przyspieszyć. Jeszcze raz dziękuję za możliwość przybycia do Wilna i tak samo jak pani przewodnicząca liczę, że spotkamy się w Kijowie w całkowicie wolnej Ukrainie za rok. Dziękuję bardzo.